Dzień dobry, witam Państwa. Jest to dla mnie ogromna przyjemność i satysfakcja móc porozmawiać z Państwem właśnie o zagadnieniach finansowych związanych z ochroną zdrowia. Temat jest akurat taki aktualny i chciałabym z czterech punktów widzenia pokazać Państwu to zagadnienie, a mianowicie jak starzenie społeczeństwa wpływa na dług publiczny, jak możemy patrzeć na koszty leczenia, bo to nie tylko koszty bezpośrednie, ale także koszty związane dla gospodarki i dla finansów publicznych. Publiczne i prywatne koszty w innowacjach, a także co to jest medycyna personalizowana. Proszę Państwa, mamy sytuację demograficzną taką, że społeczeństwo nie tylko w Polsce, ale się starzeje, co powoduje, że problem emerytur, czy szczególnie problem ochrony zdrowia narasta, bo wraz z wiekiem niestety przybywa chorób, a postęp w naukach medycznych jest taki, że dużo kosztuje. Więc te dwa podstawowe elementy powodują, że wydatki na ochronę zdrowia, wydatki na leczenie rosną, no i zaczynają rosnąć szybciej niż następuje wzrost produktu krajowego brutto. I nasze pierwsze podejście, zobowiązania międzygeneracyjne, podaje źródło. Oczywiście są kontrowersje tyczące się metody liczenia, ale nie chcąc wchodzić w niuanse, nawet jako pewien sygnał, co się dzieje, jakie pojawiają się problemy, musimy policzyć, ile koszty leczenia w poszczególnych latach w przyszłości, jak będą przechodzić na dochody, na wydatki w ochronie zdrowia. No i mamy krótki rzut oka na to, jak zmienia się piramida demograficzna. W tej chwili jest już marnie, a będzie całkiem niedobrze, bo coraz więcej jest osób w wieku starszym, a więc z którymi wiążą się wydatki, coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, a więc nawet możemy mieć pieniądze dzięki rynkom finansowym, ale nie będzie można za nie kupić chleba, bo nie będzie miał go kto upiec, przesadzając, przejaskrawiając. No i mamy dwa scenariusze. Standardowy, kiedy wzrost kosztów jest niższy niż wzrost PKB, i dodatkowy scenariusz właśnie wzrostu kosztów, gdzie koszty na ochronę rosną o 1 punkt procentowy szybciej niż PKB. No i okazuje się, że tak naprawdę w scenariuszu standardowym tylko osoby bardzo młode, 15-25 lat, wydatki na nie będą takie jak składki na nie płacone. W tym drugim scenariuszu wzrostów kosztów wszyscy, nawet ludzie młodzi, są beneficjentami netto, czyli nawet osoby w wieku 20-30 lat, wydatki na nie są większe o 20 tysięcy niż składki płacone na te osoby. Czyli no, mówiąc tak popularnie, system ochrony zdrowia dostaje w plecy i okazuje się, że udział wydatków, jak Państwo widzicie, na zdrowie stanowić będzie w scenariuszu podstawowym 80%, a w scenariuszu wzrostu kosztów 160%. Czyli nie system emerytalny, o którym się mówi, no i zmianami, emeryturą społeczną czy socjalną, trochę się nas straszy, ale to, co rozwali budżet państwa, to będzie właśnie system ochrony zdrowia. Drugi aspekt, na który chciałam zwrócić Państwa uwagę, to właśnie problem kosztów leczenia. Dla nas koszty leczenia to na ogół są koszty ponoszone
przez nas z kieszeni, albo w ramach płaconych przez nas składek przez NFZ. Ale to jest znikoma część. Myśmy opracowali raport, gdzie badaliśmy trzy choroby ginekologiczno-onkologiczne: rak piersi, rak szyjki macicy i rak jajnika. I proszę zobaczyć, koszty bezpośrednie obliczone przez dyrektora z NFZ-u wynoszą nieco ponad 3 miliardy w badanych przez nas latach. Zaraz pokażę dokładniejsze informacje. Natomiast koszty pośrednie są ponad sześciokrotnością. Koszty pośrednie, czyli niewytworzony produkt krajowy brutto przez osoby chore i nieformalnych opiekunów, na ogół są to członkowie rodziny. A należy dodać, że oprócz niewytworzonego produktu krajowego brutto, konsekwencje walą w finanse publiczne, bo maleją dochody z podatków, natomiast rosną wydatki socjalne na osoby chore i na tych nieformalnych opiekunów. I bardzo proszę popatrzeć, mamy 5 lat od 10 do 14, to był ostatni rok z dostępnymi danymi. Mamy poszczególne rodzaje nowotworów. Proszę popatrzeć, ile w każdym roku te nowotwory kosztowały, ich leczenie, czyli te koszty bezpośrednie. Natomiast w kosztach pośrednich proszę popatrzeć, absenteizm, czyli nieobecność osób chorych, prezenteizm, są obecne w pracy, ale ze względu na i stan fizyczny, i pewnie przede wszystkim stan psychiczny, ich produktywność maleje. To samo absenteizm i prezenteizm z opiekunów. Niesprawność do pracy, czyli renty i przedwczesne zgony. Czyli możemy sobie tak, proszę tylko rzucić okiem na rzędy wielkości, bo w szczegóły rzecz jasna nie chcemy wnikać. I znowu finanse publiczne, a więc mamy wydatki, jakie ponosi budżet państwa na renty, na zasiłki chorobowe, na zasiłki rehabilitacyjne. To może nazwa jest trochę nieadekwatna, bo wedle przepisów prawnych na zwolnieniu lekarskim możemy być oprócz gruźlicy pół roku. Jeśli przekroczymy te pół roku, to albo jeśli nie ma szans na wyleczenie, to renta. Jeśli rokuje dojście pacjentowi do zdrowia, to przedłużenie tego zwolnienia lekarskiego w postaci świadczeń rehabilitacyjnych. Oczywiście dodatkowo mamy jeszcze tą rehabilitację leczniczą i renty socjalne. Znowu widać, jakiego rzędu są to wydatki. I po stronie drugiej finansów publicznych niezapłacone podatki z PIT-u, z CIT-u, z akcyzy, utracone podatki VAT-u, a także niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenia zdrowotne. Także jak widzimy, relacja tych kwot jest kolosalna. Jest to ponad 6 razy więcej po stronie gospodarki i społeczeństwa niż sam koszt leczenia. Tak samo niewydolność serca. Mamy dokładnie ten sam problem. Tu mamy udział rodzajów kosztów, a tu mamy po stronie finansów publicznych, ile tracimy z niezapłaconych podatków. Następną trzecią chorobą jest POHP, coraz bardziej popularne, niestety szerzące się pewnie przede wszystkim przez zanieczyszczenie powietrza, i nawet młodzi ludzie chorują, którzy dawniej w tych kohortach wieku to było nie do pomyślenia. Także mamy koszty bezpośrednie i koszty pośrednie właśnie spowodowane tą chorobą płuc. Kolejny punkt widzenia to są publiczne i prywatne koszty innowacji w naukach medycznych. I tutaj w jakiś sposób pan profesor Garbicz już nawiązał, a mianowicie, że państwo robi się coraz słabsze i coraz bardziej bezsilne, a z kolei
w książce, którą bardzo Państwu polecam, bo czyta ją się jak najbardziej ognisty kryminał, pokazane jest, jaka jest rola państwa, jaka jest rola sektora prywatnego, jaka jest rola venture capital właśnie w innowacjach. I tak, tutaj mogę pokazać na przykładzie, że w przemyśle farmaceutycznym sukces czy liczba, udział związków, które wchodzą do leczenia nas w badaniach nad wszystkimi związkami, proszę zobaczyć, to jest 0,01%. Czyli pozostałe dopełnienie do 100% to były wydatki na innowacje, które na niczym się skończyły. Czyli w jakiś sposób można powiedzieć, że to są wyrzucone w błoto pieniądze, no ale gdyby nie próbowano, to by nie doszli do tego jednego związku na 10 tysięcy. I proszę Państwa, problem polega na tym, jak wynika z dziesiątek, jeśli nie setek badań omówionych przez profesor Mazzucato, że państwo podejmuje działania innowacyjne jako cierpliwy płatnik, inwestor, no po prostu wydaje te pieniądze i wtedy mówimy o niepewności, bo nawet nie można mówić o ryzyku. Dopiero jak z niepewności przechodzimy w ryzyko i okazuje się, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez firmy farmaceutyczne czy prywatne jest już na tyle duży, że te firmy wchodzą i te firmy zaczynają angażować venture capital czy w ogóle swój kapitał, no to potem przejmują, tutaj macie Państwo komórki, komputery, szczególnie o Apple chodzi, bo to jest taki najbardziej wyrazisty przykład. Kariera firmy, zyski firmy zostały zbudowane na innowacjach, które zostały sfinansowane przez publiczny pieniądz w ramach przede wszystkim uniwersytetów publicznych. I dopiero firmy prywatne budują na tym, no bo jak gdyby mogą też sobie na to pozwolić. I w tym oczywiście nie ma nic złego, tylko że zachwiały się relacje, zachwiały się proporcje, bo te firmy prywatne, których majątek, zyski i nasze rozpasanie konsumpcyjne się rozwinęło, są dzięki wydatkom publicznym, a te firmy przestają płacić podatki, szukają ucieczki od podatków, raje podatkowe pękają w szwach. I tym sposobem jest to znowu jakaś nieracjonalność, bo jeżeli te podatki, dochody podatkowe nie będą wpływać do budżetów państwa, no to te państwa nie będą miały z czego finansować dalszych innowacji. I troszkę żeśmy się zapętlili. No i medycyna personalizowana. Proszę Państwa, to jest medycyna oparta na, w którym leczenie jest oparte na znajomości genomu ludzkiego, tak w skrócie. I jest to leczenie szyte na miarę, bo jeżeli sobie przebadamy, to nie te czasy, kiedy gdzieś pod koniec XX wieku ponad $1 milion w Stanach kosztowało zbadanie genomu. Teraz każdy z nas może iść do prywatnej kliniki i nawet mniej niż 3000 zł kosztuje zbadanie. Więc każdy w obliczu chociażby choroby nowotworowej jest gotów to zrobić. No i wtedy lek jest dobierany do specyfiki danego pacjenta. Dlaczego? Proszę przeczytać, w chorobach nowotworowych 75% pacjentów nie reaguje pozytywnie na leki. Ja pomijam kwestię efektów ubocznych, ale taka część pieniądza leczenia jest po prostu zmarnowana. W związku z tym, czy nie lepiej zainwestować w wyższe koszty bezpośrednie leczenia i skazać w cudzysłowie te osoby na wyzdrowienie, na powrót do pracy, pomijając już kwestie rodzinne, psychiczne, poczucie nieszczęścia i krzywdy, niż oszczędzać na wydatkach bieżących, powodować kolosalne wydatki pośrednie. I to jest właśnie ta moja konkluzja, że budżet NFZ-u
czy budżet Ministerstwa Zdrowia, który tam w pewnych elementach partycypuje, są kształtowane na rok. I tu nie myśli się w długim okresie. Może Ministerstwo Zdrowia połączone być z Ministerstwem Spraw Socjalnych, żeby długą perspektywę ująć. Bo jeżeli minimalizujemy koszty leczenia w okresie bieżącym, no to mnożymy koszty pośrednie i skutki i dla gospodarki, i dla budżetu państwa. Natomiast jeśli byśmy sobie zbilansowali, policzyli tą wartość bieżącą korzyści, kosztów z okresów przyszłych, z kosztem ponoszonym na bieżąco na leczenie, no to pokaże się, co jest racjonalnym rozwiązaniem, w jakim kierunku powinniśmy iść. No i właśnie ta medycyna personalizowana, no i właśnie te innowacje, z którymi jakoś państwo musi się uporać, bo to okradanie państwa przez firmy, które zarabiają na finansowaniu innowacji, głupio powiedzieć, jest czymś niemoralnym, ale także jest czymś po prostu głupim, bo te firmy podcinają gałąź, na której siedzą. Dziękuję bardzo.